Witajcie kochani w dniu przepięknej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Bardzo lubię tę uroczystość, jest to taka patronalna nasza, mocnych w Duchu Świętym, ale muszę Wam przyznać, że ilekroć zbliża się ta uroczystość, to ja się bardzo cieszę, że Duch Boży jest obecny w moim życiu codziennie. Codziennie Go wołam, codziennie Go potrzebuję, codziennie Go zapraszam. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Jana. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jak ważny jest Duch Boży w naszym życiu. On nam przypomina, On nas uczy, On nas prowadzi. Czego ostatnio Ciebie nauczył Duch Święty? Ja chcę się z Wami podzielić, że tak doświadczam i widzę, że Duch Boży uczy mnie trwania w obecności Jezusa. Aby cokolwiek robię, nie zapominać, że Jezus jest w moim sercu, jest w moim życiu, jest blisko mnie. Nawet jeśli są to bardzo codzienne obowiązki, staram się sercem i myślą być przy Jezusie i jestem przekonana, że tego uczy mnie Duch Boży. Czego uczy Ciebie? Napiszcie, kochani, w komentarzu. Dzielmy się dobrą nowiną w naszej rodzinie Zoomowej. I pomódlmy się teraz do Matki Bożej o tę łaskę, abyśmy współpracowali z Duchem Bożym. W czasach łatwych, w czasach trudnych, zawsze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. Pamiętajcie o lajkowaniu tego materiału, niech wiele osób do nas dołącza i zapraszam Was do pieśni Duchu Święty obiecany nam, przypominaj to, co mówi Jezus. Pięknej niedzieli, do zobaczenia.